Witajcie, kochani, niech Chrystus będzie uwielbiony w naszych sercach. Jesteśmy w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza i czytamy od 31 wersetu. Jezus odchodzi ze swojej rodzinnej miejscowości i idzie dalej. Potem przyszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał ich w szabaty. Czyli widzimy, że ten szabat to było co sobotę. Oni się spotykali w synagogach. To wszystko dzieje się w czasie. Ja przynajmniej, my się wychowaliśmy w takim już momencie, że wszystko tak szybko się dzieje. A tam wszystko ma swój czas. I u Boga wszystko ma swój czas. Nie chciej niczego przyspieszać. Nie chciej niczego zwalniać. Nie chciej mieć wszystkiego na już. Zaprzyj się siebie i odpocznij w Chrystusie. I daj się Jemu w cierpliwości poprowadzić. Bo On cię prowadzi, tylko Mu ufaj. I tak jak Jezus w szabaty ich nauczał i zdumiewali się Jego nauką, bo przemawiał z mocą, przemawiał w autorytecie, przemawiał w znakach i w cudach, przemawiał inaczej niż uczeni w piśmie, którzy uczyli litery. On przemawiał z ducha, przemawiał prawdą, był prawdziwy. I to słowo zmieniało ludzkie serce. To jest moc słowa Chrystusa. Ono ma moc uzdrowić twoje wnętrze i twoje serce. I to słowo robi to, kiedy ty zaczynasz się spotykać z Nim w duchu i w prawdzie i czytasz Jego słowo. To słowo ma moc uzdrawiać narody, uzdrawiać twoje wnętrze, uzdrawiać ciebie. A był w synagodze człowiek, który miał ducha, demona, nieczystego. Zawołał on donośnym głosem. Ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć. Wiemy, kim jesteś, świętym Boga. I zgromił go Jezus. Zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. A wszystkich ogarnęło zdumienie i rozmawiali między sobą. Cóż to za słowo? Słowo. Bo z władzą i mocą rozkazuje demonom nieczystym, a one wychodzą. I zobaczcie, to było w synagodze. Ludzie chodzą do kościoła i to samo się może wydarzyć w budynku, bo tu nie chodzi o budynek, tu chodzi o serce. Demon jest złym duchem nieczystym i demony są i one atakują ludzi. One ich zamykają w kleszcze niewoli. A słowo Chrystusa uzdrawia. Słowo Chrystusa uwalnia. Jezus mocą swoich ust uwolnił tego człowieka. A jak demon reaguje na Chrystusa? Boi się. Wie, kim jest. I trzęsie się cały. Dlaczego? Bo Bóg jest największy. Bo Bóg jest wszystkim. Bo Bóg, Jezus Chrystus, jest Panem ku chwale Boga Ojca. On ma wszelką moc, władzę i autorytet. On jest Zbawcą. I złe duchy pierzchają. Uzależnienia odchodzą. Kamienne serca kruszą się. Brak życia zamienia się w życie. Głębokie życie według Ducha, według słowa Chrystusa w nas. Słowo Chrystusa ma moc zbawić i uzdrowić twoje serce, zmienić twoje myślenie i postępowanie. Słowo Chrystusa jest duchem i jest życiem. I widzimy to w tym momencie. I wieść o nim rozeszła się wszędzie, po okolicznej krainie. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, więc prosili go za nią. Prosili go o pomoc, pomóż jej, bo ona umiera. I ty możesz przychodzić do Jezusa i prosić go o pomoc. Ale najważniejsze jest to, że nawet jeżeli po ludzku ty tej pomocy nie widzisz, to abyś mu ufał, bo on wszystko prowadzi i wystarczy, że się do niego zwrócisz, naprawdę. Nie musisz być gadatliwy jak poganin, nie musisz skakać, nie musisz wierzgać, nie musisz ogłaszać i gwiazd robić nad kimś.
Po prostu zaufaj, pomódl się w miłości i ukochaj drugiego człowieka, tak jakby sam Chrystus przez Twoją rękę kogoś dotykał. Zanieś mu słowo, zanieś mu swoją obecność, zanieś mu miłość, tak jak nasz Pan to robi. On przychodzi do teściowej Szymona, żeby ją ukochać, żeby pomóc tym ludziom, żeby z nimi być. Nie spiesz się. Wszystko w Bogu ma swój czas. Żyj tu i teraz i kochaj, bo inaczej rozminiesz się z życiem. Zatrzymaj się i wsłuchaj się w Boży głos. Wsłuchaj się w Jego słowo, które ma moc zbawić i uwolnić Twoje serce i serce tych, których Pan Jezus Ci powierzy, do których Cię pośle, bo On będzie mówił przez Twoje usta, swoim słowem, które zasieje w Twoim sercu. Wtedy On, stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, a ta ją opuściła. Zaraz też wstała i usługiwała im. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do Niego, a On na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Z wielu też wychodziły demony, wołając: Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Ale On gromił je i nie pozwalał im mówić. Wiedziały bowiem, że On jest Chrystusem. Kiedy nastał dzień, wyszedł i udał się na odludne miejsce, a ludzie Go szukali i przyszli aż do Niego i zatrzymali Go, aby od nich nie odchodził. Lecz On powiedział do nich: także innym miastom muszę głosić Królestwo Boże, bo po to zostałem posłany. I głosił w synagogach w Galilei. I mnie to bardzo dotknęło, powiem Wam szczerze. W tych dwóch miejscach. Pierwsze, co to zachwyć się Chrystusem. Zobacz, że On jest Bogiem i On czyni rzeczy, abyś Ty w Niego uwierzył. Że On jest dobry. I zaufaj Mu, jeśli jesteś w chorobie, jeśli jesteś w trudności. Zaufaj Mu i odpocznij w zaufaniu do Niego. On Cię przez to przeprowadzi, On Cię prowadzi, On Cię kocha i On Cię chce. Dla Niego jesteś ważny. Gdybyś dla Niego nie był ważny, to On by nie stał wtedy cały dzień i nie uzdrawiał tych ludzi. Nie wyganiałby tych demonów. A demony krzyczały, że jest Chrystusem, a On je gromił, bo jeszcze nie nadszedł ten czas. Zobacz, demony wiedzą, że Chrystus jest Chrystusem, ale nie mają z Nim żadnej relacji. A Jezus chce mieć z Tobą więź, bo On przyszedł do Ciebie, żeby z Tobą być na wieki i abyś Ty był z Nim. I tutaj jest bardzo ważny fragment. Jezus odchodzi na odludne miejsca, aby się modlić, aby szukać woli Ojca, aby wsłuchać się w Jego głos. I widzimy, że jak już Bóg wyprowadził Go w służbę, to ta służba nieustannie jest w relacji z Ojcem i w więzi z Nim. Sam Ojciec ją prowadzi i Jezus szuka Jego woli, szuka Jego oblicza, wychodzi w intymne miejsce i słucha, i czeka, i jest z Nim, poza zgiełkiem tłumu. I tak ma wyglądać nasze życie, kiedy Jezus już sam nas gdzieś postawi. Ty nie możesz zaniedbać tego czasu intymnego z Bogiem, bo inaczej się rozjedziesz. Skoro nasz Pan Jezus Chrystus Go potrzebował, Ty tym bardziej Go potrzebujesz, żeby być z Nim na osobności sam na sam i wsłuchać się w Jego głos. I teraz to jest takie ludzkie. On odszedł się modlić, odszedł od nich, a oni jak te owce bez pasterza zaczęli szukać, gdzie ten Jezus się udał. A ludzie Go szukali i przyszli aż do Niego i zatrzymali Go, aby od nich nie odchodził. Jezus wtedy chodził w ciele, a dziś nam dał swojego ducha i On nigdy już nie odstąpi od Ciebie. Ale my się tak często lubimy przywiązywać do ludzi, do jakichś sytuacji. A Jezus jest przywiązany tylko do Ojca. I my mamy być przywiązani tylko do Chrystusa. Nie możemy przywiązywać się do ludzi, którym pomagamy, którym usługujemy. Nie możemy się wiązać z nimi. Możemy być tylko związani z Ojcem i wtedy czysto i bezinteresownie ich kochać,
ale słuchać tylko Ojca. Bo co Jezus odpowiada? Oni przychodzą i Go proszą: Panie, nie odchodź, nie odchodź. I dla nas tą bajką, którą często nazywamy miłość, która jest taka, która nie jest prawdziwą miłością, bo prawdziwą miłością jest Chrystus. I w tej naszej bajce wyobrażeniowej my sobie zawsze byśmy skalkulowali: no tak, oni mnie proszą, więc ja muszę zostać, bo to jest miłość, żebym ja został. Ale miłością prawdziwą jest wypełnianie woli Ojca i tylko i wyłącznie to. I nawet prawdziwą miłością może być to, że ty kogoś krzykiem doprowadzisz do pionu, kiedy będzie trzeba. Że kogoś po przyjacielsku strzelisz w twarz, żeby się ogarnął. Miłością może być powiedzenie komuś trudnych słów. Bycie z kimś, ale również odejście od kogoś. To jest bardzo ważne. I ty nie odpowiadasz przed człowiekiem, pamiętaj o tym. Nie bój się ludzi, ja do siebie mówię. Bój się tylko Boga. I wypełniaj tylko Jego wolę. Co Jezus odpowiedział? Bo tylko to jest miłość. Co Jezus odpowiedział? Lecz On powiedział do nich: także innym miastom muszę głosić Królestwo Boże, bo po to zostałem posłany. Oprócz Ciebie są jeszcze inni, którzy potrzebują Ewangelii. Dlatego Jezus dał Ducha Świętego, żeby zamieszkać w każdym z nas, byśmy mogli iść i głosić, i bo On sam prowadził nas, byśmy nie byli jak owce bez pasterza, ale żeby On był odpowiedzią w naszych sercach dla każdego i by nie zostawić nas sierotami. To, że Jezus jest w Duchu Świętym w nas, jest dużo bardziej głębsze i potężne niż to, że On chodził po ziemi w ciele. Choć my byśmy bardzo chcieli, ja bardzo bym chciał zobaczyć dzień z życia Jezusa w ciele. Ale On teraz zabrał nas dalej i zamieszkał w nas. I On przez nas teraz codziennie żyje w ciele tu na ziemi. Przez każdego z nas. Kiedy my jesteśmy z Nim, kiedy szukamy Jego twarzy, kiedy szukamy miłości, Jego miłości i wykonujemy ją, a Jego miłością jest tylko i wyłącznie wypełnianie woli Ojca. I to jest prawdziwa miłość. Kochanie według tego, jak prowadzi Cię Duch Święty. Nie tak, jak się Tobie wydaje, ale tak, jak prowadzi Cię Jezus w tej głębokiej więzi przez swoje słowo i przez Ducha. W Duchu i w prawdzie. To jest bardzo ważne. I Jezus nie zostaje tam, idzie dalej. Mimo tego, że oni mogą czuć się smutni i zawiedzeni. Ale oni się już z Nim spotkali i mają wybór. Mogą iść za Nim dalej albo zostać. Ty pójdź za Nim i pozwól, aby Chrystus w Twoim wnętrzu pielęgnował ogród, którym jest Jego Królestwo. I aby On sam panował, aby On sam do Ciebie mówił, aby On sam objawiał Ci prawdę i aby Ciebie posłał. Bo On to uczyni sam, tylko się Mu poddaj i bądź posłuszny miłości według Ducha, a nie według świata i światowego zrozumienia, zadowalania wszystkich wokół. Będziesz wiele razy musiał zrezygnować, coś Ci się będzie podobać, z kimś Ci się będzie fajnie rozmawiać, ale dalsza pomoc, dalsze wchodzenie to już będzie Twoja inicjatywa, a nie Boga. Bo Bóg powie: dobrze, Janek, pomogłeś, teraz idź dalej. I to będzie trudne, będziesz musiał się siebie zaprzeć i iść dalej. Ale On cię prowadzi. I to ukojenie, które On daje, ten pokój, ta radość, to jest On. Ale najważniejsze jest jedno. Słuchaj Go, daj się Jemu poprowadzić i trwaj w głębokiej, intymnej relacji z Nim. Amen.